Czuje się pan takim mentalnym liderem tej polskiej reprezentacji? Znaczy, ja tutaj nie lubię mówić sam o sobie, ale na pewno czuję, że chłopacy bardzo liczą na mnie. Ja staram się zawsze wychodzić na mecz i robić to, co do mnie należy. Nie patrzę na to, czy jestem liderem, czy jestem jakąś tam drugą, trzecioplanową postacią. Jako taki zawodnik doświadczony chyba wskazuje pan ostatnio też tym młodszym drogę, sposób, w jaki powinni się zachowywać na parkiecie i w jaki powinni rozgrywać te mecze. Na pewno próbuję w jakiś sposób wpłynąć na drużynę, tak dużo również podpowiadam, nie tylko ja, a także wszyscy doświadczeni zawodnicy, a również potrafię, kiedy trzeba, wyzwać, a także pochwalić. Co trzeba zrobić, żeby pan pochwalił po tym środowym meczu z Chorwatami? Na pewno trzeba ten mecz wygrać, tak, bo tylko zwycięstwo się dla nas liczy w tym meczu. No i wszystko leży, może powiedzieć, w naszej ręce od tego, jak do tego meczu podejdziemy. Jak trzeba do tego meczu podejść i jaką taktykę zastosować na Chorwatów, żeby ich pokonać? Znaczy, wydaje mi się, że musimy grać tak jak z Białorusią i z Francją, czyli twardo w obronie i zdobywać łatwe bramki z kontrataku, bo na pewno dużo siły tracimy w akcjach, które zgrywamy z przodu, czyli w ataku. A co pan powie o skrzydłowych Chorwatów? No koledzy zespołu, tak, ale przy 60 minut to nie będą koledzy, tylko będą moi wrogowie, tak. Spotkamy się tutaj w fotelu, można powiedzieć, cały czas i rozmawiamy również dzisiaj na śniadaniu, rozmawiałem chwilę z Manuelem, z Relkiem. Śmialiśmy się, rozmawialiśmy na temat meczu, za dużo nie rozmawialiśmy, ale wiadomo, każdy wie, o co tu gramy. Jest presja przed właśnie tym środowym starciem z Chorwatami, bo wam się gra lepiej, jak macie takie chyba ciśnienie nad sobą. Znaczy ja wiem, na temat presji to pytacie się mnie już, może powiedzieć, praktycznie przy każdym wywiadzie. Tej presji w zupełności nie czuję, albo może powiedzieć, czuję, ale na mnie jakoś nie robi wielkiego znaczenia, można powiedzieć, bardziej to mnie jakoś podkręca pozytywnie, dodając mi jakoś kolejnej energii. Myślę, że gdybyście wygrali z Norwegami, to tego pytania o presję by nie było. No tak, zdajemy sobie sprawę, że gdybyśmy tamten mecz wygrali z Norwegami, to byśmy już praktycznie już mieli pewny awans do półfinału. Ale wydaje mi się, że po takim meczu, jak z nami, taki kubeł zimnej wody jak najbardziej się nam należy, a zwłaszcza wam, mediom.